pociąg do muzyki. Jak zwykle o tej porze, z megafonem w dłoni, wita Was Agnieszka Barańska. Myślę jednak, że nagłośnienie nie będzie nam dziś szczególnie potrzebne, bowiem ci, których zaprosiłam, grają wystarczająco głośno. Już za paręnaście minut przez program przetoczy się pospolite ruszenie. Zespół będący przedziwną hybrydą rocka i muzyki dawnej. Po prostu lepiej się nad tym nie zastanawiać, najlepiej posłuchać, zwłaszcza, że tym razem mamy nowe muzyczne propozycje od pospolitego ruszenia. Zanim jednak to wszystko nastąpi, może po prostu ruszmy z miejsca. Muzycznie. Pospolite ruszenie w bardzo niepospolitym, jednoosobowym składzie, ale będzie musiał sobie dać radę Krzysztof Kramarz. Zwłaszcza, że sobie daje radę z gitarami elektrycznymi, to 6- i 7-strunową. Więc dlaczego miałby sobie nie dać rady na wywiadzie w Radiu Kraków? Witam serdecznie. No to, że ja jestem sam, to już jest jakaś cecha pospolitego ruszenia, ponieważ my jesteśmy rozproszeni po różnych miejscach w Polsce i schodzimy się też z tego powodu dosyć rzadko. Jak my trzeba. My jesteśmy takim pospolitym ruszeniem właśnie. No ale biorąc udział w muzycznym pospolitym ruszeniu, to nie można tak hajda na wroga, tylko trzeba trochę się przygotować, jakąś próbę odbyć. Nie, no jasne, oczywiście, że pracujemy intensywnie. U nas jest tak, że mamy taki skład podstawowy. Tomasz Pyzia gra na bębnach, Bartek Tulik gra na basie, ja gram na gitarach i to mamy taką sekcję rockową. Bo pospolite ruszenie to jest połączenie tego świata takiego współczesnego ze światem muzyki dawnej. Jeszcze gra z nami Regina Szlachta na skrzypcach. Powiedzmy, że to jest taki instrument przejściowy, współczesny, aczkolwiek Regina gra też na strunach jelitowych. Dawniej były używane struny jelitowe, dużo trudniejsze w ogóle w obsłudze, bo takie struny na koncercie bardzo szybko potrafią się rozstroić, bardzo są wrażliwe na warunki wilgoci. Teraz przechodzimy do tej frakcji, że tak powiem, dawnej. Jest Jan Trębacz, który gra na lirze korbowej i jest wokalistą. Janek jest przede wszystkim wokalistą, pomysłodawcą zespołu i w zasadzie razem ze mną współtworzył zespół. Jasiek wymyślił przede wszystkim tą ideę połączenia muzyki dawnej z rockiem. Mając tą ideę, troszeczkę stanęliśmy w miejscu. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy instrumentów dawnych. I potem była taka dosyć śmieszna sytuacja. Mam takie niewielkie studio nagrań i przyszedł kiedyś pewien człowiek i nagrywaliśmy taki skład akustyczny i ten człowiek grał na wiolonczeli, natomiast przyjechał jeszcze jego kolega, który grał na fletach. Ja mówię do tych, bo widzę, że flety, że takie instrumenty akustyczne, tak żeby się pochwalić, że znam takie zespoły, mówię do nich, panowie, a znacie może zespół Open Folk? Oni się tak uśmiechnęli, mówią, no Open Folk to właśnie my. Ojej. No i tak poznałem właśnie Open Folk. I to był Paweł Iwaszkiewicz i Paweł Muzyka. Natychmiast ich zaprosiliśmy do współpracy. I oni się zgodzili i to był pierwszy skład pospolitego ruszenia, który jest na singlu. Paweł nam podpowiedział różne utwory z tekstami gotowe, które są do grania. To taki nietypowy singiel, taka epka powiedziałabym. Epka, to nawet czyli to jest Nieście chwałę mocarze. Żołtarz Jezusów, czyli Jezusa Judasz przedał i Pan Bóg Wszechmogący. Która jest według ciebie najlepsza propozycja z tego trzypiosenkowego singielka? Niesie chwałę. No to niesiemy. Psalm 29 w przekładzie Jana Kochanowskiego. Muzyka Gomułka. Tak jest. Pospolite ruszenie walczy instrumentami współczesnymi, czyli gitarami i perkusją, ale również walczy niesamowitymi instrumentami dawnymi. Wymieńmy je w takim razie szybciutko, żeby zorientować się w bogactwie waszego brzmienia. Mamy lirę korbową, to już wiemy. Mamy dudy. Tutaj są dudy różne, bo jest gajta wielka. Bo jest gajta, nie wiem, może ona się jakoś nazywa, nie wiem jak, ale to jest też instrument w G albo w C, ale wyżej brzmiący, ale też to jest instrument taki tradycyjnie oddający brzmienie średniowieczne. Mamy bombardy. Jest cała rodzina bombard i Rauschpfeifer, to jest też taka niemiecka bombarda. Dalecy krewniacy i protoplaści oboju ze stroikiem. Czyli rozumiem, że to jest instrument dęty. Fidel, to ja wiem, to są strunowe, prawda? Strunowe. Natomiast na płycie w zasadzie fideli jako takiej będzie tylko w jednym miejscu. Natomiast mamy całą rodzinę wiol. Mhm. Jest viola da gamba, jest sopranowa, basowa i nie wiem jak nazwać tą środkową, powiedzmy tenorowa. W każdym razie jest cała rodzina wiol, które realizują wszystkie te tradycyjnie napisane czterogłosy albo trzygłosy, tam gdzie są oryginalne zapisy nutowe. I są też takie cuda jak lutnia? Heniu Kasperczak, znakomity polski lutnista, zagrał i na lutni, i na kitaronie, i na sazie.
Kitaron to jest instrument długości ponad 2 metrów. Jak się go trzyma, trzeba uważać, żeby w sufit nie uderzyć. A to z tego powodu, że ma dosyć krótkie struny melodyczne, ale bardzo długie struny burdonowe, które cały czas delikatnie wybrzmiewając nadają taki pomruk, bo to był instrument nawet używany w kościołach jako akompaniament do chóru. No jest to niesamowite, ale równie niesamowite jest bogactwo polskiej tradycji, z której czerpiecie. Ja krótko powiem o tych 3 utworach, z których jeszcze jednego posłuchamy. Pan Bóg Wszechmogący, anonim z kancjonału Niświeskiego z 1563 roku. Żółtarz Jezusów, czyli Jezusa Judasz przedał, słowa Władysław Zgielniowa, muzyka anonimowa. To, co dostaliśmy tu do Radia Kraków. Adam Strzeżowczyk-Lewandowic, Dobranoc Janusieńku. Adam Strzeżowczyk-Lewandowic, renesansowy poeta, a nie złodziejem. To z kolei polska pieśń miłosna z VII wieku. Kto tego wszystkiego szuka? Gdzie to wszystko się znajduje? Tak jak ci powiedziałem, część rzeczy, te pierwsze utwory religijne podesłał mi Paweł. Te 4 utwory świeckie po prostu znalazłem w internecie. Internet jest potęgą. A wy wybieracie je jakoś pod względem treściowym albo, nie wiem, ideologicznie wam coś pasuje? Chcieliśmy przede wszystkim, żeby to połączenie było właśnie z muzyką dawną. Podoba się nam też ten rys religijny, chrześcijański. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo taka byłam zaskoczona, że zespół mający takie wstawki metalowe śpiewa o Bogu. W tej polskiej literaturze w ogóle nie mamy dużo utworów, od tego trzeba zacząć. Natomiast większość to są utwory religijne. I nie jestem znawcą literatury, więc może mnie ktoś poprawić, ale jakoś oddaje to, myślę, po części chociażby proporcje też tej spuścizny, jaką mamy. A powiedz mi, a czy te teksty was wyrażają w jakiś sposób? Zespoły lubią śpiewać coś, z czym mogą się utożsamić. Ja się utożsamiam. A to jest propozycja bardziej patriotyczna, edukacyjna? Ja bym to powiedział tak, że jak to powstaje, to ja sam jestem troszkę tym zaskoczony, patrząc na to, co powstaje, i widzę, że to ma bardzo wiele różnych kontekstów i warstw i znaczeń, więc to jest rzeczywiście, można powiedzieć, i do posłania jako muzyka religijna, i jako muzyka edukacyjna, i jako przybliżenie historii słuchaczom, dla których może za trudne byłoby słuchanie wykonywanej tej muzyki w sposób tradycyjny czy oryginalny, powiedzmy tak. A nie jest tak, że to jest, a to wymyślimy coś takiego, czego jeszcze nie było, zszokujmy publiczność. Nie ukrywam, że ja sobie zdaję sprawę, że to jest dosyć oryginalne, więc my się cieszymy, kiedy ktoś mówi, tego nie było. Tego nie było, chociaż ja wiem, czy to było... Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli taki cel. Gdybyśmy chcieli szokować, to myślę, że sięgnęliśmy po inne środki, dużo bardziej skuteczniejsze niż takie. Jeśli chodzi jeszcze o instrumenty, to jeszcze nie powiedzieliśmy o fletach. To są flety proste. Są to flety od sopranowego do tenorowego. A macie w towarzystwie jakichś historyków, czy poruszacie się intuicyjnie? To nie są osoby ściśle w składzie. To znaczy my siłą rzeczy coraz bardziej jesteśmy w temacie. Natomiast udało nam się zebrać, myślę, że nie przesadzę, ścisłą czołówkę polskiej muzyki dawnej. Może jeśli chodzi o nazwiska, które będą na płycie, która się ukaże już wkrótce, to jest i Tomasz Dobrzański, i Henio Kasperczak, i Paweł Iwaszkiewicz, i Paweł Muzyka, i Aleksander Tomczyk. Aleksander Tomczyk z Kapeli Wawelskiej, który zagrał też na rogach. Pięknie brzmiące instrumenty. Nie mówię o waltorni, tylko o rogach rzeczywiście zwierzęcych. Oni nie mieli żadnych obiekcji, że będą łączyć taką muzykę jednak nie mieli. Bardzo tradycyjną. Nie mieli, bo wyjaśnili. Dobra, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Nie mieli, no i to ja się cieszę, no to fantastycznie. Wręcz przeciwnie, chciałem im też bardzo podziękować, bo bardzo serdecznie do nas podeszli wszyscy i z zaangażowaniem, nie podchodząc do tego jak tylko do nagrania sesyjnego. Jaki tytuł będzie miała płyta? Prawdopodobnie będzie to po prostu Pospolite Ruszenie. I jeszcze jedną propozycję tutaj mamy, to też będzie z religijnej, że tak powiem, działki, ale ponieważ bardzo dużo słuchaliśmy Pospolitego Ruszenia w Radiu Kraków, bo no, bardzo nam się spodobały te propozycje i Złodziej, i Dobranoc, no to posłuchajmy jeszcze czegoś innego. Do wyboru nam został Pan Bóg Wszechmogący albo Żółtarz Jezusów. To ja bym proponował Żołtarz Jezusów, dlatego, że to jest utwór najstarszy, jaki mamy. To znaczy, to jest 4-głos, z co mnie pamięć nie myli. Natomiast główna linia melodyczna, czyli tenor, a nie sopran, bo to jeszcze był wtedy tenor w tych czasach, to jest Cantus Firmus średniowieczny, więc to jest, można powiedzieć, muzyka rzeczywiście z gotyckich kościołów wprost. Ja myślę, że moglibyśmy tutaj godzinę przegadać na temat tych wszystkich niespotykanie głębokich źródeł, z których zespół Pospolite Ruszenie czerpie. I chwała wam za to. Bardzo dziękuję, Krzysztof Kramarz. Dziękuję. Słuchamy. Również.
Chciałbym jeszcze zaprosić na naszą stronę internetową, oczywiście, pospolite.ruszenie.pl, także dlatego, że wydając płytę zwołujemy takie pospolite ruszenie wśród naszych sympatyków i słuchaczy, ponieważ przez portal Polak Potrafi zbieramy ostatnie, że tak powiem, środki finansowe, które nam brakują do wydania płyty. Zwołujemy pospolite ruszenie do wsparcia pospolitego ruszenia.